Cześć, tu Emma z Doktor Tusza. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, za co odpowiedzialny jest bęben w drukarce laserowej. Szukając materiałów eksploatacyjnych do swoich drukarek laserowych, zobaczycie dwa rodzaje wkładów – bęben i toner. Może to prowadzić do pewnych nieporozumień. Bęben światłoczuły jest integralną częścią drukarki. Przenosi on obraz z tonera na papier. Inne jego określenie to zespół obrazujący, jednostka bębna lub imagining unit. Powierzchnia bębna pokryta jest warstwą światłoczułą, która zostaje naładowana pod wpływem wiązki światła. Cząstki tonera przyciągane przez bęben przenoszone są na powierzchnię papieru. Proszek przy pomocy fuzera, tak zwanego utrwalacza termicznego, zostaje przytwierdzony do papieru. Z czasem bęben traci swe właściwości światłoczułe. Niekorzystnie wpływają na niego uszkodzenia mechaniczne oraz pozostałości tonera. Wyróżniamy trzy rodzaje bębnów światłoczułych. Bębny stałe, które znajdują się jedynie w urządzeniach bardziej zaawansowanych. Bębny wymienne, których wydajność dochodzi nawet do 20 000 stron. Oraz wkłady z wbudowanym bębnem. Wymiana zespołu bębna należy rozważyć w następujących sytuacjach. Kiedy drukarka sygnalizuje zużycie bębna, albo na drukach można zaobserwować podłużne pasy lub powtarzające się artefakty. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić Wam, do czego służy bęben w drukarce. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapki w górę oraz subskrybujcie nasz kanał.